Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o teologii cierpienia w kocie w butach. Zapraszam. Teologia kota w butach to myślę, że może być coś, co wydaje się dziwne i w jakiś sposób nieadekwatne. Jednak śmiem twierdzić, że Kot w butach, Ostatnie życzenie to film animowany, który naprawdę ma również teologiczny przekaz. Będę tutaj komentował ten film z roku 2022. Jeśli ktoś go jeszcze nie oglądał i boi się spoilerów, boi się, że zapowiem coś, co się będzie w tym filmie działo, to ma rację. Faktycznie będę tutaj zdradzał trochę takich informacji. Raczej wychodzę z założenia, że ten film jest już znany, bo po prostu jest to dosyć znany film, choć z pewnością nie wszyscy moi widzowie go już obejrzeli, natomiast zasadniczo jest on godny polecenia. Teraz konkretnie, w jaki sposób w prostej, zabawnej animacji można znaleźć przekaz teologiczny? Otóż można znaleźć wiele różnych ciekawych teologicznych informacji, ale ja bym się skupił dzisiaj, skupię się dzisiaj przede wszystkim na kwestii cierpienia. Co ma kot w butach wspólnego z cierpieniem? Ano bardzo dużo. Opowieść zasadniczo zawiera w sobie bardzo ważny element rozwoju bohaterów. Każdy z bohaterów, który się pojawia, z bohaterów, nie z antybohaterów, on przechodzi jakąś drogę, czy to nasz kot w butach, czy to Kitty Koci Łapka, czy to nasz piesek Perito, czy nawet Złotowłosa, która na początku może się wydawać swego rodzaju raczej antybohaterem niż bohaterem, ale jednak kończy ewidentnie jako postać pozytywna, właśnie wykonując taki krok naprzód. I każda z tych postaci, rozwój każdej z tych postaci jest w jakiś sposób powiązany z poradzeniem sobie z cierpieniem. W przeciwieństwie do antybohatera, do Jacka Placka, który nie robi żadnego postępu w całym filmie i też jego życie jest przedstawione jako życie pozbawione cierpienia. Jest to dosłownie wspomniane, że on mówi o tym, jakie to miał straszne dzieciństwo, że miał rodzinę i pewność, że odziedziczy wielki majątek i jak to sam komentuje, nic tylko się pochlastać. A więc jest przedstawiony jako postać, która w zasadzie wszystko ma, czego mogłaby tylko chcieć, ale jednak jest właśnie z tego niezadowolona. Wszyscy bohaterowie natomiast muszą się z jakimś cierpieniem zmagać i to cierpienie prowadzi ich, nie samo cierpienie, ale zmaganie się z tym cierpieniem prowadzi ich do jakiegoś rozwoju. I tak myślę, że najbardziej wyraźnym będzie to w postaci Perito. Perito, czyli mały piesek, który naprawdę bardzo wiele w życiu przeszedł. Jak sam opowiada, był wielokrotnie porzucany. Opowiada to śmiejąc się z tego w zasadzie, co, w czym jest coś takiego być może szalonego i niestosownego, ale wszystko po kolei. Opowiada w formie takiego żartu o tym, jak go wsadzono do starej skarpety, włożono tam kamień i wrzucono do wody, jak to on wygryzł dziurę w tej skarpecie i teraz cały czas w niej chodzi i ma taki ładny sweterek, a więc jest zwycięzcą. No i gdy nasi bohaterowie to słyszą, to są tacy w szoku, przerażeni i mówią w zasadzie, to ty potrzebujesz tej gwiazdki z nieba, która spełnia życzenie. No tutaj dochodzimy do jakby takiego wątku przewodniego tego filmu. No właśnie to ostatnie życzenie. Chodzi o życzenie, o gwiazdkę z nieba, do której zdążają wszyscy bohaterowie i antybohater, żeby tam właśnie poradzić sobie z jakimś brakiem, żeby w magiczny sposób znaleźć jakieś wyjście z trudnej sytuacji. Każdy ma jakąś swoją własną trudną sytuację i każdy chce w jakiś sposób rozwiązać tą trudną sytuację, zwykle usuwając ją. To jest bardzo ważny wątek, ale do niego za chwilę wrócimy. Wróćmy do naszego Perito. Perito, pomimo tego, że najwięcej cierpią z nich wszystkich,
nie chce tak naprawdę w ogóle tej gwiazdki z nieba. On nie chce w ogóle żadnego życzenia, bo on mówi, że on ma wszystko, czego potrzebuje. Ma przecież dwójkę najlepszych przyjaciół, czyli właśnie głównych bohaterów, czyli Kota w butach i Kitty, którzy tak naprawdę wcale go w ogóle na początku jako przyjaciela nie traktują. Dopiero z czasem faktycznie powstaje tam jakaś więź, a on od razu wobec wszystkich jest taki dorany przyłóż i zdecydowanie aż zbyt naiwny. A więc ta postać, która najwięcej przeszła, ta postać jest, można powiedzieć, taka najbardziej pozytywna, najbardziej dobra, trochę naiwna, a z czym sobie też na koniec tego filmu poradzi. I później, gdy bohaterowie wszyscy stają właśnie przed tym ostatnim wyzwaniem, można tak powiedzieć, w drodze do gwiazdki z nieba, ta gwiazdka z nieba wyznacza każdemu jego własną ścieżkę do siebie. To jest tak bardzo wyraźnie, w taki magiczny sposób przedstawione. Ten ostatni etap, Czarny Las, jest właśnie takim magicznym etapem, który dostosowuje się do każdego, kto ma go przejść. I główni bohaterowie, Kot w butach i Kitty, oni dostają taką ścieżkę pełną cierpienia. Dostają ścieżkę tego, czego się boją. Ta ścieżka w jaki sposób nawiązuje do tego, z czym bohater musi sobie poradzić. I ten Perito, który najwięcej już przeszedł w swoim życiu, jego ścieżka jest najłatwiejsza, najprostsza i dlatego też bohaterowie niejako wysyłają jego, dają jemu tą mapę, ten klucz, który wybiera tą ścieżkę i idą tam razem z nim. Ostatecznie Perito też uczy się pewnego sprytu, porzuca taką swoją pierwotną naiwność i staje się przez to takim już naprawdę dojrzałym bohaterem. I można powiedzieć, że naprawdę najlepszym bohaterem w całym tym filmie. Na pewno takim najbardziej pełnym w radości. Ten, który właśnie przeszedł najwięcej. Z odrobiną naiwności, z której się faktycznie, czy może z dużą dawką naiwności, z której się jednak pod koniec leczy. I teraz pozostali bohaterowie. Kot w butach i Kitty, czyli taka główna para w tym filmie, dwójka kotów. Oni oczywiście mają swoje za uszami i gdzieś tam w życiu różne błędy popełnili. W przypadku Kota w butach on zmarnował swoje 8 żyć, no bo jak kot ma 9 żyć, zmarnował je, śmiał się śmierci w twarz i na końcu musi się, mając już to ostatnie życie, skonfrontować już ze śmiercią samą, która przychodzi po niego osobiście po to, żeby już to ukrócić, bo już ma go dość, tego, który całe życie zmarnował i żadnego ze swoich żyć nie cenił. Ucieka przed tą śmiercią i wtedy zaczyna się bać i traci tą swoją wielkość, tą swoją godność. Okazuje się, że był taki odważny i wielki tylko dlatego, że właśnie zawsze miał ileś tam tych żyć w zapasie, no i wyrusza w drogę po tą gwiazdkę, gdy o niej słyszy, po to, żeby odzyskać te wszystkie swoje życia, żeby znowu móc być takim beztroskim, takim bohaterem bez odpowiedzialności, takim bohaterem bez ryzyka. Wyrusza w tą drogę razem z resztą bohaterów. W trakcie tej wędrówki konfrontuje się ze swoimi poprzednimi życiami, ze swoją lekkomyślnością i, jak sam to określa, bardzo go to konfliktuje wewnętrznie. Dostrzega swoje błędy właśnie poprzez cierpienia. On ucieka przed tą śmiercią, właśnie tam, gdzie jest przerażony, sponiewierany. Właśnie tam dostrzeże to swoje, te swoje słabości, swoje błędy i będzie gotów na końcu już stoczyć tą walkę ze śmiercią. To jest piękny, wzruszający motyw, gdy po tych przejściach, po tym jak już skonfrontował się z tymi swoimi słabościami, jest gotów walczyć honorowo do samego końca, wiedząc, że nie może wygrać. Jest to piękny, wzruszający moment. Bez wątpienia przykład takiego rozwoju poprzez cierpienie. Jeszcze bardziej wyraźnym przykładem
jest Złotowłosa, która zaczyna jako taka antybohaterka, która razem z trzema misiami podróżuje, również chce znaleźć gwiazdkę z nieba. Chodzi o tą dziewczynkę z baśni, która trafia do domu dziadków, sierota, jest ona sierotą, trafia i najpierw kładzie się do, nie, najpierw zaczyna jeść tą kaszę chyba i zaczyna jeść, jedna jest za gorąca, druga za zimna i trzecia jest w sam raz, później kładzie się do łóżka, jedno jest za twarde, drugie za miękkie, trzecie w sam raz. I tam ten wątek takiego w sam raz powtarza się nieustannie w tej baśni. Tutaj mamy już ją jako taką młodą, dorosłą osobę, która razem z tą swoją przyszytą, zastępczą rodziną tych misiów poszukuje tej gwiazdki. Jak się okazuje, ona chce znaleźć tą gwiazdkę tylko po to, żeby zastąpić swoją rodzinę zastępczą, tę misię, prawdziwą ludzką rodziną. Jest moment, w którym te misie się o tym dowiadują, co oczywiście jest takim straszliwym szokiem. Te misie też w pewnym sensie pokonują tą swoją słabość, ten zawód, tym, że ta ich córka chce tak naprawdę ich porzucić i są gotowi mimo wszystko jej pomóc. Więc tutaj też mamy aspekt takiego zawodu, straty i mimo wszystko heroicznej walki. I później sama Złotowłosa w krytycznym momencie, w tym momencie, w którym mogłaby faktycznie zastąpić tą swoją zastępczą rodzinę, jednak decyduje się na to, żeby ją uratować i nie wypowiedzieć tego swojego życzenia. I ostatecznie wszyscy bohaterowie rozrywają tą mapę do tej gwiazdki, już mając ją dosłownie w zasięgu ręki. Osiągają swoje cele, nie na sposób właśnie uratowania przed jakąś trudnością, wyjścia z jakiejś trudności, zastąpienia tego, co jest, to jest jakieś trudne, tylko na sposób pokonania tego osobiście. To w przypadku Złotowłosej jest takie naprawdę bardzo piękne i wyraziste, gdy ona mówi, że właśnie teraz jest w sam raz. Właśnie tak jest w sam raz. Właśnie z tym cierpieniem, że ona jest sierotą, że ona nie ma tej ludzkiej rodziny, właśnie tak jest w sam raz. Ona nie chce tego w żaden magiczny sposób zmieniać. Czy autorzy tego filmu świadomie chcieli napisać opowieść, opowiedzieć opowieść o radzeniu sobie z cierpieniem, o tym, że przed krzyżem nie należy uciekać, tak byśmy to teologicznie określili? Nie wiem, myślę, że przynajmniej po części musiało to być faktycznie zaplanowane, bo w pewnych momentach to jest po prostu tak bardzo wyraźnie. W przypadku Złotowłosej, która właśnie cały czas szuka tego, co jest w sam raz. I okazuje się, że właśnie to jej życie z tym jej problemem, z tym jej cierpieniem, że właśnie ono jest w sam raz. W postaci Jacka Placka, głównego złego bohatera, to również jest bardzo wyraźne, że on właśnie nie miał żadnego cierpienia i chce zła po prostu, zupełnie się z tym nie kryje, chce po prostu wszystkiego dla siebie. Jakby ten brak skonfrontowania z tym cierpieniem czyni go niejako tym złoczyńcą, czyni go, sprawia to, że wszystko ma, co chce, sprawia, że chce mieć jeszcze więcej, odebrać to i nie cenią, nie licząc się w ogóle z innymi. To jest bardzo, bardzo taka ciekawa, baśniowo oczywiście przerysowana, ale jednak bardzo ciekawa postać. W przypadku pieska Per, i to również bardzo wyraźnie to widać, że właśnie ta najbardziej cierpiąca postać, najbardziej doświadczona postać jest tą najbardziej radosną, muszącą przejść swoją drogę, ale jednak zdecydowanie najbardziej radosną. Więc wydaje mi się, że nie da się tego uciec przed tym, że jest to faktycznie świadomy zamiar twórców, choć bez wątpienia oni nie myśleli tutaj w kategoriach katolickiej teologii i nie myśleli tutaj właśnie o ucieczce przed krzyżem i przyjęciu tego krzyża, zaakceptowaniu, że właśnie to nasze życie jest w sam raz. Oczywiście oni nie używali w swoim myśleniu na pewno katolickiej teologii, na pewno tego nie skojarzyli właśnie, czy na pewno, wychodzę z założenia, że nie. Natomiast ta myśl głęboko zakorzeniona w baśniach, ta myśl o tym, że ten los, który nas spotyka, jest właśnie w sam raz. My musimy potrafić sobie z nim poradzić i radząc sobie z nim stajemy się faktycznie wielkimi ludźmi. I każdy, kto jakąkolwiek miałby ścieżkę, niezależnie od tego, czy tego wielkiego bohatera kota w butach, czy tego małego porzuconego pieska, którego nikt nie chce, każdy ma
to samo zasadnicze zadanie, to znaczy ma jakieś swoje własne problemy, które są mu wyznaczone przez opatrzność, swoje własne cierpienia, z którymi radząc sobie się rozwija. Jest to taka myśl, która jest bardzo baśniowa, w sensie bardzo często pojawia się w baśniach, a która jest jak najbardziej również kluczowym elementem w katolickiej teologii. Być może widzimy już, że to dotyka naprawdę samego rdzenia katolickiej wiary, bo mówimy tutaj o tajemnicy krzyża, mówimy tutaj o tajemnicy cierpienia, o tym, po co jest tutaj nad ziemi to cierpienie. Oczywiście, że w takim zupełnie pierwotnym założeniu ono nie jest czymś dobrym. W pierwotnym założeniu nie miało go być. Jednak poprzez naszą wolną wolę ten świat się poprzestawiał i Pan Bóg pisze prosto na krzywych liniach, czyli teraz ten poprzestawiany świat potrafi wykorzystać w ten sposób, żeby był dla nas optymalny. I ten poprzestawiany grzechem pierworodnym świat jest taki, że najlepiej jest w nim wziąć ten krzyż na ramiona i go dźwigać, że najlepszym jest to dla nas, że nie warto uciekać przed tym cierpieniem, że właśnie poprzez konfrontację z cierpieniem się rozwijamy, że jak te istoty po grzechu pierworodnym potrzebujemy tej konfrontacji z cierpieniem w ten czy w inny sposób. Niedawno mówiłem w jednym materiale, że nieliczne osoby, które podziwiam w tym życiu, to są osoby, które naprawdę bardzo dużo wycierpiały i poradziły sobie z tym cierpieniem. Czasami zdarza się, że w tych materiałach o krzyżu, o cierpieniu pojawia się taki zarzut, że no, ja tyle wycierpiałem i wcale mi to nie pomogło. Ja co może być dobrego w jakiejś zbrodni na przykład. A więc oczywiście to nie działa z automatu. To nie jest tak, że człowiek, który dużo cierpi, automatycznie staje się lepszy. Cały czas dlatego mówię o tym, że mówimy o tym, o sytuacji, gdy człowiek dobrze znosi swoje cierpienie. Gdy człowiek stara sobie z nim poradzić, stara się sobie z nim poradzić, stara się przeciwdziałać tak wiele, jak potrafi, a jednocześnie z oddaniem przyjąć już to, czego powstrzymać w żaden sposób nie potrafi. Gdy stara się naprawić te szkody na tyle, na ile potrafi, jednocześnie potrafi przyjąć to, że nie wszystkie szkody będzie w stanie naprawić. To przyjęcie, konfrontacja z naszymi ograniczeniami, z naszymi słabościami, konfrontacja z tym, że jesteśmy tak bardzo ograniczeni, to jest bardzo, bardzo ważne doświadczenie dla człowieka na bardzo wielu różnych poziomach. Z jednej strony to doświadczenie tego, że nie jesteśmy panami tego świata i tak po prostu sobie nim rządzimy, jak chcemy. To doświadczenie, że nie wszystko jesteśmy w stanie powstrzymać, co byśmy chcieli powstrzymać. To doświadczenie jednocześnie, że w przypadku w cierpieniu tak ważnym jest, żeby być blisko z tymi osobami, z najbliższymi, z tymi osobami, które cierpią. To są wszystko doświadczenia bardzo ważne. To doświadczenie, że w tym momencie, gdy trafia nas taki cios, wtedy wszystkie rzeczy materialne, wszystkie jakieś tam sukcesy i tak dalej, to wszystko nagle traci na znaczeniu. To oczyszcza. Cierpienie może naprawdę oczyścić nasze spojrzenie. Może sprawić, że dużo lepiej rozumiemy, jak się rzeczy tak naprawdę mają. Dużo lepiej rozpoznajemy i skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. Ta kwestia krzyża i dźwigania cierpienia jest moim zdaniem również tą najważniejszą kwestią w kontekście przyjmowania albo odrzucania wiary. To się może wydawać zaskakujące twierdzenie, ale naprawdę po już kilku latach toczenia różnych internetowych dyskusji i też obserwacji tego, co ludzie piszą pod materiałami apologetycznymi, jak ludzie reagują na różne kwestie, mam wrażenie, to jest dla mnie dosyć nowe wrażenie, więc jeszcze nie do końca przepracowane. Mam wrażenie, że kwestia cierpienia jest absolutnie najważniejsza w kontekście apologetycznym. Mam wrażenie, że w ogromnej większości przypadków ludzie, którzy odrzucają wiarę, to są ludzie, którzy właśnie tego nie potrafią zaakceptować. Tego, że cierpienie może do czegoś służyć. Wydaje mi się, że to jest ten kluczowy punkt. I
to byłoby zgodne z Ewangelią. No bo przecież, o co, jak Pismo Święte mówi o krzyżu, gdy Symeon mówi do Najświętszej Maryi Panny, ten jest przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą. To jest właśnie znak krzyża. Święty Paweł mówi, że Grecy szukają mądrości, Żydzi szukają znaków, a my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest głupstwem dla pogan, a zgorszeniem dla Żydów. To krzyż. To krzyż jest tym znakiem, ale jest mocą Bożą dla tych, którzy naprawdę chcą Pana Boga znaleźć. Dla tych, którzy naprawdę chcą rozpoznać rzeczywistość, chcą Pana Boga znaleźć, chcą, szukają tego, skąd wyszliśmy i dokąd zdążamy. I myślę, że to jest prawda. Że to jest właśnie ten znak sprzeciwu, właśnie znak krzyża. Jest tym punktem, który rozdziela ludzkość na dwie części. Że ci, którzy naprawdę z czystym, otwartym sercem szukają Pana Boga, widzą Boga, który bierze krzyż na swoje ramiona i mówi, pójdźcie za mną, ci pójdą. A ci, którzy nie chcą poddać się pod to, co Pan Bóg ustanowił. Ci, którzy chcieliby świata innego, ci, którzy chcieliby inaczej, żeby było inaczej, ci, którzy nie są gotowi przyjąć tych ograniczeń, które mamy w naszej naturze. Nie chcą zaakceptować tego, że jesteśmy stworzeniami, a więc mamy zdefiniowaną jakąś naturę, jakiś i początek, i cel. Ten człowiek, patrząc na krzyż, będzie się buntował. Jak tak może być? Po co to cierpienie? Jak to może być? Po co to jest w ogóle potrzebne? Jak Bóg może w ten sposób działać? Wydaje mi się, że to jest ten punkt podziału. Wydaje mi się, że jest to dosłownie to, co jest napisane w Piśmie Świętym, ale wydaje mi się, że to widać również bardzo wyraźnie w takim, powiedzmy, w takiej współczesnej dyskusji apologetycznej, że ostatecznie rzecz się będzie do tego sprowadzać. To nie znaczy, że nie warto prowadzić dyskusji apologetycznej, bo jak najbardziej mogą być osoby, które czegoś nie rozumieją, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy ludzie nie znają katechizmu, gdy nie znają katolickiej wiary, gdy Kościół jest zarażony modernizmem, jest kluczowe, żeby przedstawiać rozumność katolickiej wiary. Dlatego ta apologetyka jest bardzo potrzebna, ale ostatecznie ten, który faktycznie Pana Boga szuka, ten go znajdzie, no, chociażby musiał przekopać wszystkie biblioteki, a ten, który Pana Boga nie chce znaleźć, ten, który ma własną wizję tego świata, który chciałby, żeby było inaczej, który nie chce ograniczeń, ten i tak, chociażby intelektualnie wszystko zrozumiał, i tak stanie przed krzyżem i powie, jak możesz Boże w ten sposób postępować. Jest to na swój sposób straszne, ale w pewnym sensie też piękne na swój sposób, to znaczy, że jest tak, jak Pismo Święte mówi, że to właśnie krzyż będzie tym znakiem podziału, że co byśmy nie robili, to ostatecznie człowiek stanie wobec krzyża, albo go zaakceptuje, albo go odrzuci i tercium non datur, i trzeciej drogi nie ma. A więc wszystkim wracając do tematu tytułowego tego materiału, wszystkim serdecznie życzę, żeby naśladując bohaterów tego filmu, żebyśmy potrafili poprzez cierpienia dorastać, dojrzewać, poprzez radzenie sobie z trudnościami, żebyśmy potrafili rosnąć. Żebyśmy potrafili, tak jak ten mały piesek Perito, poprzez tragiczne doświadczenia znaleźć prawdziwą, niezłomną radość. Żebyśmy potrafili, tak jak główny bohater tego filmu, poprzez konfrontację ze swoimi słabościami odnaleźć tą wielkość, odnaleźć tą prawdziwą odwagę, która nie boi się już niczego. Nie boi się już niczego, nawet samej śmierci, która jest ostateczna, która jest nieunikniona, przed którą uciec się nie da. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.